Powołanie spółki Rail Baltica, dogadanie wszystkich szczegółów pomiędzy Litwą, Łotwą a Estonią jest na pewno krokiem milowym do tego, żeby szybko ruszyły prace nad już budową. Na dzisiaj pierwszy odcinek Rail Baltiki normalnotorowej linii kolejowej wzdłuż wybrzeża Bałtyku jest dociągnięty od granicy z Polską do Kowna. Teraz trzeba to przedłużyć. Trzeba przekroczyć granicę litewsko-łotewską i dotrzeć do Estonii, aż do Talina. Pomysł bardzo ważny geopolitycznie. Europa chce, żeby kraje bałtyckie były jak najbliżej również kolei europejskiej, żeby normalny rozstaw torów i ten główny szlak komunikacyjny zapełniał sprawną komunikację przede wszystkim dla gospodarki. Tutaj ruch pasażerski jest może na drugim planie. Chodzi o to, żeby kontenery, ładunki, wymiana handlowa toczyła się w oparciu o linię kolejową i ta spółka, która ma koordynować te prace ponad podziałami granicznymi, ma taki cel. Na początku była stworzona jako struktura, która ma przygotować ten projekt. Dzisiaj zaczyna wchodzić w fazę realizacji. Ustalono, kto będzie odpowiedzialny za który fragment, kto będzie robił przetargi na doradztwo prawne, na obsługę środowiskową tego projektu, a kto już będzie kontraktował rzeczywiste prace budowlane. Po stronie polskiej mamy troszeczkę opóźnienia. Tutaj nasz kraj skupiony przede wszystkim na modernizacji innych połączeń wewnątrzkrajowych i Rail Batica, która dociera do naszych północno-wschodnich krańców, nigdy nie była priorytetem dla polskich linii kolejowych. Wydaje mi się, że też będziemy musieli tą geografię trochę zmienić. Ważne jest to, żebyśmy my też byli tym, który zyskuje na tym szlaku, który zyskuje na tym tranzycie i tym, żeby z naszych dróg, również z Via Baltica, zdjąć sznury ciężarówek jadących na wschód i zacząć to wozić wagonami, bo przecież z tego dopiero rzeczywiście będzie realny zysk dla kraju, jeżeli to pojedzie koleją, jeżeli nasi kolejarze będą mieli przy tym pracę, jeżeli nasi dyżurni ruchu, dróżnicy i wszyscy, którzy obsługują kolej będą mieli rzeczywiście zajęcie, a nie kierowcy prowadzący samochody na obcych numerach i spłacący podatki gdzieś za granicą. Finalnie projekt Rail Baltic ma połączyć Berlin przez Warszawę ze z wszystkimi stolicami krajów nadbałtyckich do Tallinna i tutaj bardziej ambitne plany zakładają również przekopanie się tunelem pod zatoką Bałtyku i dotarcie do Helsinek. Chodzi o to, żeby Skandynawia została, dostała drugi równoległy link z Europą, jeden przez kraje skandynawskie i Danie, drugi równolegle przez Polskę i kraje Prybaltiki. Chodzi o to, żebyśmy zbudowali wokół Morza Bałtyckiego pierścień sprawnego transportu, nie tylko drogowego, ale również kolejowego. I myślę, że kolej będzie miała w Polsce tutaj bardzo istotny, istotną rolę do odegrania, bo dziś już tranzyt na wschód to nie jest wcale tranzyt, tak jak nam się wydaje, na Białoruś i do Rosji, ale właśnie tranzyt w kierunku Skandynawii. Tych ładunków dziś na drodze, w przyszłości na kolei bardzo gwałtownie przybywa. Drogi budujemy pod tym kątem, żeby ten ruch przejąć. Musimy również tak samo budować kolej.